W zadaniu 9 chcemy wypisać wszystkie liczby od 1 do 100, no i do tego użyjemy pętli for, czyli dla liczby od i teraz początkowej, czyli od 1, czyli musimy zacząć pętlę for od 1 i mniejsze równe od 100. Moglibyśmy tak naprawdę bardziej wydajne nawet jest napisanie mniejsze od 101. I tutaj wypisujemy wszystkie liczby, czyli print line. I mamy widzimy od 1 do 100, więc przypomnę, jak, jak ta pętla działa i plus plus dodaje 1, czyli na początku i jest równe 1, tutaj sprawdzany jest, czy jest poprawny warunek, jest i od 101, później przechodzi, czyli tak jak się pętelka, tak jest ruch. Czyli, we, w tych wszystkich innych instrukcjach, e, jest to interpretowany program linika po linijce, natomiast for powraca. E, więc tutaj mamy i równe 2. Sprawdzane jest, że warunek jest spełniony, i tak cały czas zwiększa, 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 aż dochodzi. Tutaj na razie, jeszcze do wartości 100. Jest to 100 spełnione. I na samym końcu przechodzi do liczby 101. Sprawdzane jest, że 101 nie jest mniejsze od 101. Nie jest. I w tym momencie tutaj wychodzi już poza tą klamerkę i pętlafor kończy działanie.